Z Ewangelii według świętego Łukasza, 4 rozdział. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim obiegła całą okolicę. On zaś, nauczając w tamtejszych synagogach, sławiony był przez wszystkich. I przybył do Nazaretu, gdzie się wychował, i wstąpił w dniu szabatu według swego zwyczaju do synagogi. I powstawszy czytał, i podano mu zwój proroka Izajasza. A gdy zwój rozwinął, znalazł w nim miejsce, w którym było napisane: Duch Pana jest nade mną, albowiem namaścił mnie i posłał, abym ubogim zwiastował dobrą nowinę. Więźniom głosił wyzwolenie, ślepym odzyskanie wzroku, uciśnionych wyprowadził na wolność i obwieścił błogi rok Pana. I zwinął zwój i oddał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze przywarli do niego wzrokiem, a on począł do nich przemawiać: Dziś się spełniło to pismo przed waszymi uszami. Przeczytałem fragment z Ewangelii świętego Łukasza, w którym jest mowa o tym, że Jezus swoim zwyczajem w dniu szabatu przyszedł do synagogi w Nazarecie. Znajdujemy się w szczególnym miejscu na mapie żydowskiej Łodzi. Jesteśmy przy Włóczańskiej 6, gdzie przed wojną stała tutaj synagoga Ezra z Izrael, inaczej zwana synagogą Litwaków czy Wołyńską, z tego względu, że była to synagoga zbudowana przez Żydów, którzy przybyli głównie z Litwy, z Podola, z Wołynia. I tutaj na przełomie XIX i XX wieku wybudowali synagogę według projektu architekta Dawida Landau. Synagoga została spalona przez Niemców z 10 na 11 listopada 1939 roku. Towarzyszyły temu bardzo okrutne sceny, gdzie niemieccy żołnierze drwili z rabinów, wyśmiewali ich, ubliżali im, bili ich. I w takiej właśnie atmosferze bicia rabinów spalono tą synagogę. Potem na wiosnę 40 roku spalono tą synagogę. Trudno sobie wyobrazić Łódź przedwojenną bez obecności w krajobrazie wielu synagog. Za kilka dni, 17 stycznia, po raz 25 w Kościele katolickim w Polsce organizowany jest Dzień Judaizmu. Dzień Judaizmu. Trudno właśnie sobie wyobrazić tą historyczną Łódź bez judaizmu, ale trudno sobie w ogóle wyobrazić chrześcijaństwo bez znajomości judaizmu. Jan Paweł II mówił: kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. I my chcemy w poniedziałek spotkać się w naszym Kościele Dominikanów Podwyższenia Krzyża na Sienkiewicza. Jest to spotkanie, które organizujemy razem z gminą wyznaniową żydowską w Łodzi i jej przedstawiciele będą obecni na tym wydarzeniu. Chcemy my, katolicy, chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa, tym razem wystąpić w trochę innej roli. Przed chwilą słyszeliśmy fragment Ewangelii Łukasza, w której Jezus przeczytał fragment zwoju proroka Izajasza i zaczął go tłumaczyć, nauczać. W poniedziałek będziemy jakby w imieniu Jezusa trochę w innej sytuacji. Jezusa, który przynależy do judaizmu, który przynależy do Izraela, jest Izraelem słuchającym. Bo Jezus, zanim zaczął nauczać, to słuchał. Słuchaj, Izraelu. Jezus był zasłuchany w Słowo Boże, w Słowo Ojca. Wpierw uczył się słuchania. I my w poniedziałek też chcemy, jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa, być wpierw tymi, którzy słuchają, którzy są podobni do Izraela, w którym mamy korzenie duchowe. Chcemy słuchać, słuchać Izraelu, dlatego też będziemy słuchać między innymi komentarza do proroka Izajasza. W tym roku, temu dniu judaizmu towarzyszą słowa z księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału, 8 werset: myśli moje nie są waszymi myślami. Nieraz w Kościele pewnie słyszeliśmy komentarz do proroka Izajasza, może do tego fragmentu, ale tym razem chcemy posłuchać
posłuchać żydowskiego komentarza do tego wersetu, jak Żydzi odczytują proroka Izajasza, jak odczytują ten fragment. I pomoże nam w tym profesor Paweł Śpiewak, znany, myślę, wielu osobom socjolog, historyk, ale który także latami w Tygodniku Powszechnym komentował Torę, komentował Talmud, pisma żydowskie. I w poniedziałek właśnie będzie w jego wykonaniu żydowski komentarz do 8 wersetu 55 rozdziału Izajasza. Serdecznie na to zapraszamy. To się wydarzy o godzinie 19. Jeszcze raz przypominam, w Kościele Dominikanów Podwyższenia Świętego Krzyża przy Sienkiewicza 38. Będziemy razem z naszymi braćmi Żydami słuchać słowa, a potem też będziemy się modlić, bo to, co nas łączy, to jest modlitwa chociażby psalmami. Trudno sobie wyobrazić modlitwę chrześcijan Kościoła bez psalmów, a to przecież jest modlitwa, którą otrzymaliśmy od naszych starszych braci i będziemy śpiewać i recytować 7 psalmów, jak 7 lamp, 7 świec w menorze. Każdy psalm to będzie jakby zapalona kolejna świeca, bo modlitwa, myślę, że rozjaśnia nasze serce. Modlitwa wspólna, pełna pokoju i jedności, pojednania łączy nas. W tej modlitwie też będziemy chcieli jakby przepraszać za wszystkie grzechy antysemityzmu, a szczególnie antyjudaizmu, które miały miejsce w historii Kościoła. Bo jak sobie pomyślimy o zniszczeniu tej synagogi, która dokładnie tutaj stała, to niszczyli ją ludzie, którzy pewnie niewiele mieli wspólnego z chrześcijaństwem, ale jednak większość z nich była ochrzczona. To byli ludzie ochrzczeni. To byli ludzie, którzy kiedyś zostali przyniesieni do Kościoła. Więc chcemy jakby też przepraszać za wszystkie grzechy antysemityzmu, antyjudeizmu, które dokonały się w Europie, które dokonały się z rąk ludzi, którzy byli ochrzczeni, a którzy niekiedy bardzo świadomie się przyznawali do chrześcijaństwa. Jeszcze chciałbym zaprosić w imieniu archidiecezji dzień wcześniej w niedzielę będzie wspólne świętowanie Nowego Roku Drzew, to jest takie święto żydowskie, na Zgierskiej w namiocie, chyba 28 Zgierska, gdzie będzie właśnie wspólna modlitwa, gdzie gmina żydowska zaprasza, gdzie będzie też obecny arcybiskup. A następnego dnia, też w poniedziałek 17, przed południem o 9 w auli seminarium będzie panel na temat statutu kaliskiego, przywileju kaliskiego, będzie rozmawiał rabin Dawid z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Ale my szczególnie, my Dominikanie zapraszamy oczywiście wieczorem o 19 na Sienkiewicza. Jakby kogoś interesowały żydowskie korzenie chrześcijaństwa i Jezusa i jego związek z judaizmem, to też zapraszam na cykl, serię filmików, którą nagrałem w zeszłym roku. Jezus Żyd praktykującym, który można znaleźć na stronie dominikanie.pl. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam. Jesteśmy na Włóczańskiej 6, gdzie stała tak zwana synagoga Litwaków.